Dwa światy. Świat papiestwa w Watykanie i świat nazistów w Berlinie. Jak zatem doszło, albo też miało dojść, do zderzenia tych dwóch światów i uciszenia głowy Kościoła katolickiego? Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. No dosyć tajemniczy wstęp, który w moim zamyśle miał zbudować nieco napięcia, ale jak to wyszło, no to zobaczymy. Moi kochani, no właśnie, temat dzisiejszego odcinka to historia tajemnicza. To historia, którą wielu historyków poddaje wątpliwość, ale jak się okazuje, wzbudza ona do dnia dzisiejszego niemałe emocje, zwłaszcza wśród ludzi zajmujących się, czy też zafascynowanych latami schyłku II wojny światowej. Zanim do niej jednak przejdziemy, zachęcam Was gorąco do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, żebyście otrzymywali powiadomienia o kolejnych naszych odcinkach. Zachęcam Was nieśmiało do tego, żebyście zostawili kciuk uniesiony w górę, jeżeli naturalnie ten odcinek będzie Wam się podobał. No i zachęcam również do tego, żeby zerknąć na platformę Patronite, gdzie możecie nas odnaleźć i łaskawie docenić nasze starania. Moi kochani, no właśnie, papież i Hitler. Papież Pius XII i Adolf Hitler, jak się okazuje, no... Są opinie i są dokumenty i są historie mówiące o tym, że jeden chciał drugiego zniewolić bądź też pozbawić życia. Nie mówimy tutaj oczywiście o Piusie XII, który miałby takie plany. Mowa tutaj naturalnie o planach Adolfa Hitlera, który prawdopodobnie w końcowej fazie II wojny światowej wpadł na pomysł, aby głowę Kościoła katolickiego nie tyle zniewolić czy też uwięzić, ale także pozbawić życia. Ale w całej tej opowieści sensacyjno-kryminalnej pierwsze skrzypce grał człowiek o imieniu Karl, o nazwisku Wolf. Moi drodzy, był to niemiecki zbrodniarz wojenny, jeden z wyższych oficerów SS, który był także organizatorem deportacji Żydów do obozu zagłady w Treblince, a nade wszystko był najwyższym dowódcą SS i policji we Włoszech. Moi kochani, jeżeli wspomnę o miejscowości Kętrzyn, no to ona wszystkim nam zainteresowanym historią winna się kojarzyć ze słynnym Wilczym Szańcem. Wilczym Szańcem, który był kwaterą Hitlera, w którym też doszło do jednego z najsłynniejszych zamachów na życie Adolfa Hitlera. I tutaj jawi nam się oczywiście pułkownik Klaus von Stauffenberg, ale jeżeli chcielibyście troszeczkę więcej posłuchać o słynnym zamachu w Wilczym Szańcu z roku 1944. Dajcie znać w komentarzach, rozwiniemy tę kwestię, rozwiniemy tę opowieść, ale w tymże Wilczym Szańcu, w Kętrzynie, we wrześniu roku 1943 Wolf, wspomniany już przeze mnie, zostaje wezwany przez Hitlera i jest zaufanym współpracownikiem Heinricha Himmlera, czyli kolejnego wielkiego zbrodniarza nazistowskiego. No i moi kochani, w tymże Wilczym Szańcu przysłuchuje się bardzo wielu ciekawym rzeczom i ciekawym rozmowom. Między innymi oczywiście jest też poinformowany o przebiegu jednej z najsłynniejszych akcji nazistowskich komandosów, która to odbyła się w oparach uwolnienia Benito Mussoliniego. Słów kilka o tym powiedzmy. Operacja Eiche, bo o niej mowa, 25 lipca 1943 roku. Wielka Rada Faszystowska, moi kochani, decyduje o odsunięciu Benito Mussoliniego od władzy. I tegoż samego dnia włoski król Wiktor Emanuel III pozbawił Mussoliniego stanowiska premiera i nakazał jego internowanie. I moi kochani, 12 września, a pamiętajmy, że w Wilczym Szańcu właśnie te wszystkie historie są omawiane. I Wolf jest świadkiem tego wszystkiego i słucha o tym wszystkim. 12 września grupa komandosów pod dowództwem Otto Skorzennego odbija Mussoliniego w spektakularnej, jak na niemieckich nazistów, akcji odbicia włoskiego Duce.
Po tej całej akcji, po tym całym wydarzeniu, Półwysep Apeniński dzieli się niejako na dwie części. Jedna popiera dyktatora, natomiast druga jest oczywiście przeciwna jego totalitarnym rządom i sojuszowi z III Rzeszą. Mussolini, oswobodzony przez nazistów, staje na czele marionetkowej włoskiej Republiki Socjalnej, oczywiście kompletnie podporządkowanej nazistom. I moi drodzy, zanim zrealizowano całą operację Eiche, zanim zaczęto ją później oczywiście omawiać, analizować i wprowadzać w życie kolejne decyzje, włącznie z Mussolinim na czele Włoskiej Republiki Socjalnej, wspomniany przeze mnie Wolf zostaje zaproszony do Wilczego Szańca, do kwatery Hitlera. Podczas tego zaproszenia odbywa się obiad, w którym udział bierze oczywiście Hitler, bierze udział Himmler. No i mają go w tamtym czasie wtajemniczyć w plany oswobodzenia Mussoliniego, no i mają mu także nakazać pełnienie bardzo specyficznej roli, czyli tym samym pokazują, że mają do tego Wolfa swoiste zaufanie. Przejdźmy, moi drodzy, kroczek dalej, ponieważ z samych wspomnień Wolfa wynika, że niemieccy komandosi nie tylko mieli planować odbicie Duce oraz, naturalnie, co w konsekwencji uczynili, zainstalowanie go na północy Włoch w marionetkowej republice faszystowskiej. Wolf miał się zająć, miał się opiekować Mussolinim, więc to było to zadanie specjalne, pokazujące, jak wielkim zaufaniem też darzyli go przywódcy nazistowscy, ale... No właśnie, ta operacja miała być operacja uwolnienia Mussoliniego miała być powiązana z jeszcze jednym wydarzeniem. Powiem, to rozszerzenie operacji komandosów włoskich miało dotyczyć także papieża Piusa XII, który w oczach Hitlera był jednym z jego największych wrogów. Hitler chciał go uciszyć, chciał zniwelować działanie i możliwość działania i podejmowanych przez papieża decyzji. I nakazał Hitler przygotowanie Wolfowi, wspomnianemu już nieraz przeze mnie, zadanie zajęcia Watykanu, aresztowania tamtejszych dostojników kościelnych, mowa tu oczywiście o kardynałach tam przebywających, no oczywiście aresztowania także samego papieża Piusa XII i rabunku watykańskiego archiwum. Rabunek watykańskiego archiwum to rzecz nie byle jaka, ponieważ wszyscy wiemy, że w watykańskich archiwach znajdują się bezcenne wręcz dokumenty i bezcenne wręcz różnego rodzaju źródła historyczne, które wiele spraw by nam współcześnie także naświetliły i ujawniły. Ale moi drodzy, informacje o tym wszystkim, o przygotowaniu planu, po raz pierwszy te informacje zostały podane wkrótce po zakończeniu II wojny światowej przez samego, uwaga, Karla Wolfa. W ramach przesłuchania go jako świadka, tak, nie przesłyszeliście się, jako świadka przed procesami norymberskimi. Ten zbrodniarz wojenny przez oskarżycieli był potraktowany nie jako oskarżony, ale jako świadek. I to on właśnie w tych przesłuchaniach przed procesami norymberskimi zaczął opowiadać o planach Hitlera dotyczących Piusa XII. W roku 1972, czyli już ładnych parę lat po wojnie, Wolf szczegóły planu podał jeszcze raz. Podał jeszcze raz, ale tu uwaga, kolejne zaskoczenie, na wyraźną prośbę administracji Watykanu. I tutaj trzeba wspomnieć o tym, że część historyków do dnia dzisiejszego poddaje pod wątpliwość te wspomnienia Wolfa, natomiast jak druga część z tychże historyków mówi, jednak nawet w najbardziej wybujałych wspomnieniach może ukrywać się czasami ziarno prawne. I Wolf wspominał m.in. o tym, że Hitler miał 26 lipca 1943 roku użyć takich oto m.in. słów. Natychmiast wkroczę do Watykanu. Myślicie, że Watykan mnie onieśmiela? Zaraz się za niego wezmę. Przede wszystkim tam jest cały korpus dyplomatyczny. Mam to gdzieś. Ta hołota tam jest, zgarniemy całą tę świńską hołotę. Cóż to takiego? Po fakcie przeprosimy, co nas to obchodzi. Dostaniemy wtedy dokumenty. Odkryjemy mnóstwo przypadków zdrady. I tu, moi drodzy, oczywiście ten fragment pochodzi ze wspomnień, z zapisków Wolfa. Możemy dyskutować, czy Hitler rzeczywiście w
takich słowach się wypowiadał. Czy Wolf dokładnie potrafił z wielką precyzją zapamiętać te słowa, które Hitler z siebie wyrzucał? No, podejrzewam, że jest w nich trochę aktorskiego sznytu, który Wolf nadał tym słowom. Niemniej jednak, no, coś musiało być na rzeczy, jeżeli chociażby w taki oto sposób Wolf zanotował słowa wypowiadane przez Hitlera. No i trzeba dodać, że nie ulega wątpliwości, iż wydzielona część Rzymu, czyli Watykan, stanowiła łakomy kąsek dla nazistów nie tylko z politycznego punktu widzenia. Bowiem, no moi drodzy, kwestie finansowe. O watykańskim skarbcu krążą legendy. Krążyły i krążą do dnia dzisiejszego. Skarby Kościoła katolickiego przez wieki gromadzone w siedzibie papieży musiały także rozbudzać wyobraźnię Hitlera, któremu zwłaszcza po roku 1941 no, środki finansowe były bardzo, ale to bardzo potrzebne. Nie mówiąc już o roku 1943, gdy te słowa i te plany miały wejść w życie. Moi drodzy, no właśnie, plan zakładać miał wkroczenie w styczniu roku 1944 8. Dywizji Kawalerii SS Florian Geyr, przebranej za Włochów do Watykanu oraz, no przede wszystkim, uprowadzenie papieża do zamku Liechtenstein w południowo-zachodniej części Niemiec. Natomiast niektóre źródła mówią, niektórzy historycy twierdzą, że plany sięgały znacznie szerzej i były znacznie bardziej brutalne, bowiem no, mowa tutaj oczywiście o bezpośrednim zabiciu papieża Piusa XII, ale no, w zdecydowanej większości opinii i dokumentów oraz wspomnień mówi się o osadzeniu papieża w zamku Liechtenstein. Papież, no, do niego oczywiście docierały te informacje i miał powiedzieć i oznajmić, że nie opuści Watykanu, natomiast plotki o szykowanym zamachu, bo tak to trzeba określić, nakazał, aby je potraktować jednak dosyć poważnie. I nie dziwi w tej całej dzisiejszej opowieści zatem fakt, że w tamtym czasie Gwardia Szwajcarska, czyli ta przyboczna gwardia papieża, została bardzo mocno wzmocniona, mówiąc kolokwialnie, mówiąc pewnego rodzaju tautologią, ale jej liczebność została zwielokrotniona, co rzadko w historii papiestwa się zdarzało. 7 października jedna z rozgłośni radiowych marionetkowej Włoskiej Republiki Socjalnej informowała, iż w Niemczech przygotowano tymczasową rezydencję dla papieża. Podano te informacje do publicznej wiadomości. Wzbudziło to oczywiście uzasadnione obawy Watykanu, który natychmiast zwrócił się do niemieckiego ambasadora z prośbą o wyjaśnienie tego dziwnego komunikatu faszystowskiej rozgłośni radiowej. No i moi drodzy, wspomnieć w całej tej naszej opowieści także trzeba o roku 98. No już całkiem blisko nas jesteśmy w naszej opowieści, jeżeli chodzi o chronologię, bowiem pochodzące z innego źródła informacje o planie opublikowano dokładnie 8 lipca 98 roku we włoskiej gazecie Il Giornale. Źródłem zawierającym opis planu przeprowadzenia operacji był list. List zatytułowany Uśmiercenie Piusa XII wraz z całym Watykanem. List ten został z kolei napisany przez Paolo Porte, który był faszystowskim liderem w Como. I moi kochani, ten list został odnaleziony i no, wzbudził ogromne zainteresowanie, kiedy także został opublikowany ten artykuł w gazecie Il Giornale. Z listu bowiem wynikało, jakoby Adolf Hitler planował wówczas zamordowanie papieża i kardynałów przebywających w Watykanie. Porta, czyli autor listu, utrzymywał, że o planie Hitlera dowiedział się od wysokiego przedstawiciela SS. Więc jeszcze bardziej ta mgła tajemniczości spowija nam całą opowieść. I w liście Porta pisał m.in., że SS planowało przebrać się we włoskie mundury i używając włoskiej broni wkroczyć do Watykanu w nocy. Plan miał zakładać użycie oddziałów 1. Dywizji Pancerno-Spadochronowej Hermann Göring, które miałyby eliminować także włoskich partyzantów. Gdyby papież jednak nie umarł, miał wtedy zostać wywieziony w głąb Niemiec pod pretekstem oczywiście uratowania go.
No tak, całą historię opisywał Porta. I moi drodzy, list no, datowany jest na wrzesień roku 1944, a został odnaleziony przez profesor Annelise Carlotti. I został odnaleziony w niebyle jakim miejscu, bowiem był ukryty w archiwach archidiecezji mediolańskiej. I pikanterii jeszcze dodaje fakt, że na tymże liście widoczna jest notatka. Notatka mówiąca o tym, że ma on być przechowywany w największej tajemnicy. No, kolejna zagadkowa rzecz związana z operacją Rabat, czyli z likwidacją papieża Piusa XII. Ale, jak wszyscy wiemy z historii, nie doszło do tej operacji, nie została ona zrealizowana. Papież Pius XII zmarł 9 października roku 1958 w swojej rezydencji w Castel Gandolfo z powodu ostrej niewydolności krążeniowej, no, która była z kolei spowodowana atakiem serca. I moi kochani, tak jak wspomniałem, historia operacji Rabat, czyli tego, jak Hitler chciał uśmiercić papieża Piusa XII, jest do dzisiaj niezwykle rozbudzająca i podejrzewam, że znalazłoby się kilku adeptów chociażby sztuki filmowej, którzy mogliby zrealizować film sensacyjno-kryminalny na tej podstawie. Historia pełna sprzeczności, historia pełna niewyjaśnionych i tajemniczych wątków, historia, która także podpiera się dokumentami historycznymi skądinąd, no, jest tematem wielu dyskusji i w czasach współczesnych. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Zachęcam Was do tego, żebyście podzielili się wrażeniami po tym odcinku. I naturalnie zachęcam Was z uporem maniaka do tego, żebyście wyglądali kolejnej premiery z cyklu Dawno Temu.